Jakie ma plusy, Morawiecki? Jest bardzo odpowiedzialny. Tak. To tyle chleb kosztuje w złotówkach, tyle samo w Kanadzie. No jest. Nie widział pan, bo pan był w Kanadzie, tak? I nie widział pan różnicy. Chyba pan przyjechał, że tak. W tych cenach to. W tych pieniądzach, co ludzie zarabiają, czy mają 2, 2,5, 3 tysiące, idą do sklepu, kupują bułki, chleb, czy cośkolwiek. Nie widzę żadnej różnicy. Jak to jest w Kanadzie? Tak, jak sobie radzi premier? W zdaniu tak jednym. Jest... Tak. Jakie ma plusy, Morawiecki? Jest bardzo odpowiedzialny. A w jakim temacie? Ogólnie? Ogólnie jest bardzo odpowiedzialny. No nie wiem, jak ktoś obieca, to zrobi, na przykład, że coś zrobi, to wykona to? Tak. I jest to wykonywalne. A Kaczyński? Jako prezes... Dużo osób na niego narzeka, to chyba najbardziej... No. Kaczyński jest prezesem PiS-u i robi to, co może zrobić najlepiej dla PiS-u. Tak bym to określił. Pan jest zadowolony, tak? Tak, zadowolony jest. Miałby pan, bo niektórzy mówią, że emerytura, że już swój wiek ma. Nie. Tak jest, panie. Tak, on robi to, co najlepiej można zrobić. Czyli co? No, czy emerytury, czy podwyżka emerytur, czy tak, świadczenie jakieś rodzinne i tak dalej, bo to jest bardzo ważne. No. A prezydentu da jeszcze? No, to jest... Lubi go pan? Tak. Lepszy od poprzedników Waśniewskiego, Komorowskiego? Nie, powiem, bardzo wysoko intelektualny facet, no. O. Języki zna, no nie przynosi wstydu za granicę, na gdzieś tam jedzie. Nie. No na pewno nie. Czy coś powinien pan zmienić do tego rządu, czy wszystko panu pasuje? Może. Na przykład ta drożyzna, pan nie martwi? Bo skąd się to wzięło? Tak, ale drożyzna się bierze z całej sytuacji na świecie. Wszędzie jest to. No, wszędzie. Po prostu mówi, że tam zarobki większe. Jak pan to ocenia? Nie. No, nie wiem, czy może jest inflacja, czy tam w Austrii, czy tam gdzieś. Nie. Nawet biorąc pod uwagę Kanady, to na przykład jak tutaj, ile średnia jest? 2,5? Nie, więcej chyba. No więcej, to niech będzie więcej, no niech będzie... Czy da się za to wyżyć? No da się za to wyżyć. Średnią krajową. Dobrze, ale biorąc pod w Kanadzie to będzie to samo, niech będzie 3 tysiące, ale przeliczając 1:1, no tak. To tyle chleb kosztuje w złotówkach, tyle samo w Kanadzie. No jest... Nie widział pan, bo pan był w Kanadzie, tak? I nie widział pan różnicy. Chyba pan przyjechał, że tak... W tych cenach to... W tych pieniądzach, co ludzie zarabiają, czy mają 2, 2,5, 3 tysiące, idą do sklepu, kupują bułki, chleb, czy cośkolwiek. Nie widzę żadnej różnicy. Jak to jest w Kanadzie, może przyjeżdżać do Polski. Nie ma problemu. No to dlatego ja wróciłem. To jest 1:1. No tak bym powiedział. No z Kanady. Czyli ludzie wracają niektórzy, bo niektórzy mówią, że już nie wracają. Tam z Anglii, tam skądś. Czy jest możliwość, żeby wrócić? Jest możliwość. Nie chcą, to niech nie wracają, ich sprawa, no nie? A z pracą jest lepiej, widzi pan? Nie wiem. Lepiej, tylko że ja w tej chwili jestem już emerytem. No. Dobra, dziękuję. Miłego dnia. Wystarczająco są drogi budowane i przede wszystkim drogi są budowane, to jest bardzo ważne. Tak, widzę to i to. Nie, ale w Polsce pan ogólnie mówi, te autostrady się jakieś budują? Słucham? Autostrady jakieś w Polsce ogólnie? Tak, no budują się drogi, autostrady ogólnie mówię, no nie tak, że po prostu to... W jednym mieście, tylko... Tak, po prostu...